Dni panuje właśnie taka słoneczna i bardzo spokojna, a na pozostałym obszarze niestety musieliśmy zmagać się z bardzo gwałtowną wiosną, z burzami, gradem, ulewami, które przyniosły sporo zniszczeń, zwłaszcza na południu naszego kraju. Ale dzisiaj nie tylko w Łebie jest tak pięknie, właśnie południe kraju również odpoczywa po tym niespokojnym okresie. W tej chwili w całym kraju bardzo słonecznie, na południu trochę więcej mgieł, ale one szybko zanikną i chłodniej, około 7 stopni, 9 na Podhalu, 14-15 w głębi kraju. Najcieplej jest na nizinie szczecińskiej, tutaj troszeczkę więcej, na razie niegroźnych chmur i 18 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, ciśnienie wysokie, 1006 hektopaskali. Ciśnienie dzisiaj nie zmieni się, zmieni się natomiast temperatura, wzrośnie i to zdecydowanie. Termometry pokażą od 24 do nawet 27 stopni. Słońca nie zabraknie, trochę więcej chmur będzie na nizinie szczecińskiej, na północy ziemi lubuskiej i tutaj gdzieniegdzie może przelotnie padać, a pod wieczór niewykluczone, że lokalnie zagrzmi, ale burze nie powinny być dzisiaj groźne. Wiatr w dalszym ciągu słaby, podczas tych ewentualnych burz porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro front nad Polską, więcej chmur w centrum i na północy, będzie przelotnie padać, a na Pomorzu niewykluczone, że zagrzmi. I tutaj chłodniej, tylko 18 stopni, 20-24 w głębi kraju, cieplej na Podkarpaciu, 28 stopni. W kolejnych dniach cały czas taka przeplatanka. Dużo słońca, ale też przelotne opady, gdzieniegdzie może zagrzmieć i zrobi się odrobinę chłodniej. Do zobaczenia.